Já vás vítám u dalšího dílu Na hru za kinečtři, tady jsme to minulé epizodě teda ukončili a už se tady vrhneme na tady ten, připravíme se teda na ten boj s divokým honem a už tady teda máme naše spojence, který jsme vlastně schánili na Skellige a i v Novigradu, takže jo, máme tady připravený, ale Zoltán, ty vole, tady to vypadá, že to tady bude vybuchovat. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne, pod warunkiem, že máš schémat. Tak, si pamatuju, že vlastně bychom si mohli tady opravit ty věci, co tady máme u sebe. To naše zakynecké vybavení, jak jsme teda připravení a tady vlastně už mi nic ani nevyrobí, to jsou takové ty základní věci. Takže to je od Zoltana teda všechno. A... No a snad to stihnu dát ještě do truhly, tady to už neprodáme, protože bohužel už tady nefunguje rychlé cestování. Porozmáváme později. Dokonce ani klepna mi tady nefunguje, jo, teďko když si ji chci přivolat, tak tady mi to píše, tuto akci teď nelze provést. Takže máme teďko zřejmě smůlu. Mám naději, že ten gaz zadziała. Zadziała. Třeba go tylko podpalit ve właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze. Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. A teraz krok do tyłu, mistrz wiedział mnie. Wilku? Tak chcecie się ze mną powidać, nebo ne? Anair, Anadar, Valanda. To co jde dělat, sakra? Aha. Wilku? Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Po co ten gaz? Jest łatwopalny. Mam zamiar zdetonować go i wysadzić w powietrze kilku wojowników Gonu. Mury twierdzy nie ucierpią? Mury twierdzy są w ruinie. Nic im już bardziej nie zaszkodzi. Może zdążymy jeszcze załatać dziury. Materiały mamy. Jeśli trzeba, to pomogę. A Lambert? No już go widzę, jak się bierze do murarki. Tak. Budeme zase tady tím směrem a my teďko tady budeme potkávat ty nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Niewiele młodszy od Wesemira. Mhm, co za problem? Walki? Jak zawsze. Jak już się zacznie, nie szarżuj, dobra? Rozumiem. To nie są zwykłe upiory. Jak idzie? Cholerny rupieć. Jest niewiele młodszy od Wesemira. Tak, moc tam to nerzekneś teda. Witaj, wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj. Muszę się przygotować. Okej. Ale už je tady Roš. A tady ta co tady dělá? Dziękuję, že přibyliście. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście. Sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Tak, do końca jaka kniżka jest tutaj? No, jaki... Ježiš, to jest długi. Tak, to asi nie. Tak, máme tady ještě něco.
Tady to vypadá, že už ne, už bychom teda mohli jít dovnitř. Já tady nemám ani ten úkol aktivovaný, já tady mám furt tady to. Ale když nemůžeme použít klepnu, tak já opravdu se tam teda pěšky trmácet nebudu. A nejde ani rychlý cestování, takže jo, máme teď smůlu na nějaký tady ty zakázky, takže si to tady rovnou dáme na tady to a tak ráte, les. Tak nějak to nešlo, ale už to je v pohodě. Iluzia. Vítej. Skoro mám dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. Oho. Zostaw w spokoju moją toaletkę. Dobrze, tak jak chcesz. Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czesze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Także, aspoň tady, tady. Bierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy gon. Na początek Jen otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy w zanadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów.
Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciw Gonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Zawsze polegaliśmy na eliksirach. Powinniśmy uważać jak najwięcej. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Będziemy potrzebowali broni zdolnej przebić pancerze Gonu. Odgruzujmy zbrojownię. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Tutaj masz eliksir. Martwi mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Zauważ, co wyszukał dla ciebie Vesemir. Jele celfiej roboty. Głownia wykuta przez gnomy. Przejdzie przez pancerz jak przez masło. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Tak, jsme tak nějak připraveni teda. Tak, ještě bychom si tady mohli teda... Počkat, co jsme to dostali? Dostali jsme nějaký meč. A zase toto. Tak a no, jako není to moc dobrý, to co jsme dostali. To máme daleko lepší teda věci, tady to je stříbrné, no ty kráso, máme daleko lepší. Tak, bonusová zkušenost za příšery, no, tak tady to je asi nejlepší, co zatím máme. Tak a, no já teďko nevím teda, co dělat upřímně. Tady máme teda nějaký ten
hrom, ale ten už máme vyrobený. A zase mi blbne ovladač, no tak to by ještě někam. Tady je truhla. Takže tam si dáme tady ty zbytečnosti. Dáme si tam asi, no ten meč si necháme u sebe. Tak, a mělo by to být všechno. Tak, měli bychom být i připravený, všechno. Namažeme si meč tím správným olejem, myslím si, že to je proti magickým bytostem. Tak. Protože když jsem vlastně se koukal do bestiáře, tak máme tady vlastně elementály a tady vlastně jsou psi divokého honu a na ně funguje právě olej proti magickým bytostem, takže to bude na to stejný brdo, takže vlastně to budou i ty bojovníci divokého honu, tak to jsou vlastně taky, to patří do toho, do elementálu. Takže bychom to měli mít takhle všechno hotový. Tak, vidíš to vrze a připoj se k Lambertovi, až budeš připraven čelit divokému honu. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal.
Nie mam już więcej Dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczeliny. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Tak, to wyszło. Takže docela dobrý. A máme tady dokonce nějaký loot a na to jsem se chtěl podívat, co tady z těch hajzlů teda padá. Aha, nějaký meče akorát. Takže nic moc. Tak, klepnu si bohužel nemůžeme přivolat, tak a musíme teda semka. Vilče do Vyroša, dobře se skládá. Aha. Dobře to se skládá, že do nich nevpadne. Spokojně, Roš zná se na svoji robotě. Pod nami se nezarvou. Ještě chce konec, tam je vůči. Takže to obejdeme a zkusíme teda to Irden. Mohli bychom. Nenávidze portálí však. Tak, pojď. Tyva, ty hajzle jeden. Mohli bychom si ještě použít to, ten hrom. A už jsem si myslel, že to s tebou nic nedělá. Tak jdeme dál. Ty vole, mně se furt ten ovladač blbne, ty vole, skurvenej. Tak, co by na tebe tak fungovalo? Ještě něco vyzkouším. Takže zkusíme Axi. No, tak aspoň něco, no. Tak další. Tak nebudeme si přece plítvat ty petardy. Tyva, ta ještě zemřu, ne? Nechci. A počkej, já se vyléčím. Ale nejde to nějak. Už to jde? Tak pojď ještě. Tak, super, hodnej. Tak, teď k tomu poslednímu. Tam je hezky obejdeme. I po problémě. Au, au, au. Tam my si aktivujeme ten hrom teda. Tak, teďkom bychom měli daleko mít silnější ty útoky. Myslím si, že fakt o dost. Tak, hotovo. Grupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Ilerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Psiak, niewidzialność schodzi.
co z Meridian? Zaraza. Miałeś czekać wewnątrz! Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie! Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Wsia krew, leć do niej! Nacházíš, takže tady tím, jo? OK. Jo, takhle. Aha. Tak já jsem to úplně hned nepochopil. Tak, kam máme jít dál teda? Hotovo? Zaklęcie Yennefer słabnie! Zawiedź zaraz do przodu pierwszy! Szybciej, płotka! Meligold nas usłał! Nie zatrzymujmy się! Ciekawe, czy trafił go szlak. Imlerita? Wątpię. Tak, tady sice vrátíme na Kaer Morhen, ale budeme muset teda to udělat pokračování na příště, protože máme už konec epizody, takže tady to bude takový rozdělený na dva party. Tak a budu teda rád za každou podporu, za každý komentáře, lajky, jestli jste ještě nedali odběr, určitě dejte, ať vám neuniknou další moje videa a zatím teda u dalšího dílu čau.